Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Panu Bogu naszemu należy się sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi ludzkiej. Dzisiaj mamy trudny temat. Dzisiaj Jezus biada mówi, korozajn, biada wam, biada, bo nie chcecie się nawrócić. Bo gdyby Tyr i Sydon o tym słyszały, o tym całym nauczaniu, które Jezus przyniósł, to by się nawróciły. Tyr i Sydon to są miasta pogańskie, do których Jezus nie poszedł, którym nie ogłaszał Królestwa Niebieskiego. Natomiast Korozajn, Jeruzalem, Betesda czy Betsaida i te inne miasta, Kafarnał, były głównymi miastami, w których Jezus głosił dobrą nowinę i bardzo dużo tam cudów dokonał. Dał dużo łask, dał takich łask na start, bo człowiek potrzebuje na start Bożego tchnienia, Bożego Ducha, żeby człowiek mógł cokolwiek zrobić, to bez Boga nie jest w stanie uczynić. Sam Bóg mówi: beze mnie nie możecie nic uczynić. Ja jestem sprawcą chcenia i działania. Więc Jezus przyszedł i dał im tą łaskę. A oni z tej łaski nie skorzystali i nie zmienili swojego sposobu myślenia. Zauważcie dzisiaj na te smutne ptaszki, te gołębie, które są w czołówce. One tak siedzą sobie na tym deszczu, siedzą i mokną. Przecież mogłyby się schować pod daszek, ale nie chcą. Nie wiem, czy chcą, czy nie chcą. One po prostu tam siedzą. Gdybym je próbował zagonić, uciekajcie stąd, uciekajcie pod dach. One mogłyby wracać z powrotem tam. I my jesteśmy podobni do takich głąbków troszeczkę. Jeśli się nie chcemy nawrócić, czyli nie chcemy przyjąć myślenia Bożego. Bóg jest większy od nas. Tak samo jak my jesteśmy więksi od zwierząt. Bóg chce dla nas dobra. My często też chcemy dobra dla zwierząt. I ja bym chciał, żeby te zwierzaki nie mokły, nie wyglądały tak strasznie. Ktoś może powiedzieć, ale im dobrze jest tak. No nie jest im dobrze. Nie wyglądają na zbawione. Nie wygląda, spójrzcie, weźcie sobie na czołówkę, na koniec filmiku wrzucę jeszcze raz te gołąbki, to możecie sobie zobaczyć, jak one wyglądają. Strasznie wyglądają. Nie chcą się nawrócić i biada wam. Biada wam, gołębie, bo nie chcecie się nawrócić. Bo nie chcecie ruszyć się z tego miejsca i pójść pod daszek, gdzie byłoby wam lepiej. Często właśnie my nie chcemy się nawrócić, bo myślimy, że Bóg nie chce dla nas lepiej. Że nawrócenie kojarzy nam się z bólem, z cierpieniem. Już nie będę mógł robić tego, co lubię. Wielu ludzi, którzy pali papierosy, nie chce rzucić papierosy, ponieważ lubi palić papierosy. No tak, coś ci ten papieros daje na chwilę, ale dużo ci zabiera. A ja z racji tego, że już nie palę, to wiem, że można się odstresować w inny sposób. Te 15 czy tam 20 zł, nie wiem ile paczka teraz fajek kosztuje, to te pieniądze ja mogę przeznaczyć na coś innego. Na coś bardziej zdrowszego. Mogę w inny sposób sobie z tym stresem poradzić. I jeśli zmienię swoje myślenie na Boże myślenie, które zawsze jest myśleniem dobrym, Bóg zawsze chce dla nas dobra. Bóg nie jest Bogiem złym. On nie chce, żebyśmy się nawracali, zmieniali swój sposób myślenia, że przez to, że zmienimy nasz sposób myślenia, to będzie nam gorzej, będzie nam źle, będziemy uciemiężeni. Nie! Jeśli się nawrócisz, to będzie ci lepiej, właśnie o to chodzi. Będzie ci lepiej. Więc nawróć się, zmień swoje myślenie na Boże myślenie, bo Boże myślenie zawsze jest dobre. Dzisiaj nie będzie konkursu,
ani pytania, bo dzisiaj się będzie krótko. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć właśnie o takiej sytuacji. Przez 3 dni spotykałem człowieka, który jest bezdomny. Pierwszy raz przyszedł on do mnie, bo potrzebował pieniędzy na alkohol. Nie dałem mu tych pieniędzy, pomodliłem się za niego, ogłosiłem mu dobrą nowinę. Na drugi dzień go spotkałem. Był gdzieś w jakiejś niszy, schowany, skulony, zimno, deszcz pada. Schował się gdzieś pod daszek. Podszedłem do niego, nie wiedziałem, że to jest on. I pomodliłem się za tego człowieka. Mówię, Panie, daj mu to, czego potrzebuje. Powiedziałem mu, idź do Domu Miłosierdzia. Bo my w Koszalinie mamy taki Dom Miłosierdzia, gdzie ludzie mogą uzyskać pomoc w każdej sytuacji. Tylko trzeba być trzeźwym. Trzeba podjąć decyzję o abstynencji. I dzisiaj go spotkałem w trzeci dzień. I Dom Miłosierdzia zawsze ma taki system, że 3 dni trzeba przejść próbę. Przez 3 dni, że będziesz w stanie trzeźwości. I to gwarantuje ci bycie w Domu Miłosierdzia, czy w innym domu, na roli, czy gdzieś indziej. I będziesz miał dom, będziesz miał, nie będziesz już bezdomny, będziesz miał pożywienie, ubranie. Będzie ci lepiej. Lepiej niż na dworzu. Byłem bezdomny, wiem jak to jest na ławce. W niepewności, czy cię czasem ktoś za chwilę nie okradnie, nie? Czy czasem nie narobi ci ptak na głowę, albo nie spadnie deszcz i nie będziesz miał gdzie się schować. Tak jak te dzisiejsze gołębie, które wyglądają jak bezdomne, jakby nie miały gdzie schować się. I człowiek ten, o którym mówię dzisiaj, nie chce się nawrócić, nie chce podjąć decyzji, żeby było mu lepiej. Przestajesz pić i będzie ci lepiej. Nie? Nie będzie ci gorzej. Będzie ci lepiej. To głosi Jezus. To głosił Jezus tym wszystkim miastom Korozajn, Beteście, Kafarnaum, Jerozolimie. To wszystko głosi Jezus tobie i mnie. Nawróć się, żeby ci było lepiej. Nie żeby ci było gorzej. Ale jeżeli Jezus mówi tak, jeżeli się nie chcesz nawrócić, żeby ci było lepiej, to będzie ci gorzej. Bo mówi ci, Biadać. Nie myślisz wtedy o wieczności, bo Jezus zawsze myśli o wieczności. Biadać. A to biada to takie przekleństwo. Biadać. I jeśli nie chcesz się zmienić, to biadać. Proszę cię dzisiaj, żebyś zrobił sobie rachunek sumienia. Gdzie nie chcesz się nawrócić? Gdzie nie chcesz zmienić swojego myślenia na Boże myślenie? Często nie znamy Bożego nauczania, nie znamy Bożej nauki, bo nie czytamy Słowa Bożego. I często nie wiemy, jaka jest Jego nauka. To też nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Mamy takie prawo w Polsce, że jeśli nie znasz prawa, to nie zwalnia cię to z odpowiedzialności. Tak samo jest u Boga. Wczoraj Ezdrasz czytał ludowi, który chciał słuchać prawa mojżeszowego i pod wpływem tego słuchania nawracał się. A dzisiaj Bóg mówi, sprawdzam cię. Czy rzeczywiście chcesz się nawrócić, bo jeżeli nie, to biada ci. Poświęć dzisiaj czas na rachunek sumienia. Zaproś Ducha Świętego, żeby dał ci łaskę nawrócenia z tego, gdzie jeszcze nie domagasz. Ja dzisiaj też będę o to prosił, żeby mnie Duch Święty oświecił w tym, w czym jeszcze jestem zatwardziałym grzesznikiem. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.